4 pytanie. Czy w związku ze sprawą wypadku drogowego na ulicy Karola Wojtyły na przejściu Komłynówki wypadek zdarzył się 23 września 2013 roku? Na przejściu dla pieszych został potrącony mężczyzna. Czy w związku z tym podjęto jakiekolwiek działania? Wiem, że jest to droga powiatowa, ale myślę, że tutaj gmina powinna również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Czy podjęto jakiekolwiek działania w kierunku zbadania prawidłowości umiejscowienia znaków drogowych oznaczających to przejście? Znaki te są niewidoczne dla kierujących samochodami, również przez ich zasłonięcie tablicą informacyjną o pracach, środkach z Unii Europejskiej, na co wskazywał już jeden z mieszkańców Czańca na zebraniu wiejskim na wiosnę tego roku.